Małopolska Noc Naukowców, czyli impreza, która ma popularyzować naukę wśród mieszkańców Małopolski, a także przybliżyć dzieciom i młodzieży zawód naukowca. Moc naukowych wrażeń ogarnęła Tarnów już po raz szósty. Swoje pokazy zorganizowały m.in. pierwsze LO i Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa. Doświadczenia ogólnie młodzi mogą sami przeprowadzać, bawić się, tutaj widać na załączonym obrazku. Myślę, że to zdarzenie jest u nas co rok, zapraszamy za rok, zapraszamy wszystkich tak naprawdę. Bardzo mi się podobało. Jestem po raz pierwszy na takiej imprezie z synem. No, przeszliśmy wszystkie stanowiska. Chyba najbardziej podobał mi się ciekły azot, ale także doświadczenia z fizyki. No, a mojego syna zauroczyły patyczaki. Naprawdę doświadczenia są bardzo ciekawe, przeprowadzone w sposób kompetentny. Jest tutaj przemiła atmosfera i bardzo mi się podobają wszystkie pokazy, tak, bardzo dobrze przygotowane. Są liczne zagadki, dużo, prawda, układanek, bardzo ciekawych. Zadań geometrycznych. Dla każdego coś ciekawego, także polecam serdecznie. Sprawdzaliśmy ciekły azot. A na czym to polegało? Że na przykład pan włożył korek do butelki i w środku był azot i odlicował korek. Myślę, że pierwsze liceum wywiązało się i uczniowie byli świetni. Świetnie przygotowana była pracownia chemiczna. Myślę, że wszystkim można polecić na następny rok, żeby się wszyscy wybrali. Było warto. Cześć Staszek. Jak dzisiaj samopoczucie? Mieliśmy tu wystawę kaktusów, które się zwinęły. Trzy samice patyczaka. Dość ciekawa sprawa, nie gryzące, można się było z nimi pobawić. Oprócz tego węże, skóry węża, różne etapy rozwoju różnych ssaków, płazów. Oprócz tego mieliśmy żywą krew, którą przedstawialiśmy pod mikroskopem, pan Staszek. Materiały zgromadzone przez naszych uczniów na wolontariatach biologicznych, na przykład w akwarium. Oprócz tego różne szkielety, anatomia człowieka. I każdy mógł sobie w ramy własnych zainteresowań obejrzeć różne preparaty pod mikroskopem.